Dzień dobry. No, jesteśmy w sadzie w czasie pobierania prób glebowych. Jesteśmy akurat to jest w kwatera i dereta. Chodzimy po całym sadzie po skosie. Po skosie tu jest 0,7 hektara i dereta i 0,7 hektara prinsa. Czyli 0,7 pobieram około 50 takich prób. Mamy laskę Egnera, do tego dłutko do wysypywania. No i tu już mamy troszeczkę ziemi, widać różne przebarwienia tej ziemi są, także zależy. O, to jest troszeczkę glinki, jest troszeczkę takiego piasku. Gleba jest jedna z lepszych tu w Grójeckim, jest to klasa czwarta, piaszczysto gliniasta. Jak widać, to dopiero połowę zrobiłem, jeszcze drugą połowę trzeba zrobić. Robię taką próbę od 0 do 30. 30 cm mamy tu dotąd, akurat odtąd dotąd. Nie robię dwóch prób, uważam to za bezcelowe, bo wyżej 30 cm tych korzeni jest najmniej. To jest wszystko na podkładce M9, także to się korzeni w miarę płytko. Uprawę mechaniczną już tu tata mi zrobił. Widać na wałkach troszeczkę zostało zielska, ale przejdę z pracownikiem i będzie to usunięte ręcznie. Chcę mieć w miarę czysto, także tak to wygląda. Trawa skoszona, opryskane dwa razy cynkiem, borem. Do ostatniego zabiegu dodane były mikroelementy azot. Co jeszcze mnie czeka? Jeden zabieg siarcian miedzi plus wapno, silnie parzące. Spadnie około 70% liści i wszystkie te rany, co są po rwaniu, no nieraz tam gałąź jest obłamana, no żeby nie było żadnych infekcji, także zrobimy raz tą cieczą. Miałem robić tylko galę, ale chyba czas mi pozwoli na to, żebym objechał wszystkie działki. Doleciało mi w tym roku 1,5 hektara. Żona wzięła od brata 1,5 hektara koło domu. Nakręcę stamtąd film, także uważam, że tam szwagier zrobił dbało ten sad, także no zobaczymy, co się da z tego wycisnąć. Też tam będę pobierał próby, zobaczymy, czego brakuje, ale znając jego, no to tam jest wszystko w porządku, tylko dobrze to wyciąć i zobaczymy ten starszy sad, co mi uda się z tego wycisnąć. My dzisiaj mamy 19 października, cieplutko, jak w lipcu, 24 stopnie, czyli z jednej strony dobrze, z drugiej nie. Dobrze, no bo ci, co nie mają bazy przechowalniczej, będą musieli szybko ten towar upłynniać za pieniądze naprawdę niskie, bo jeżeli słyszę, że Prince Champion sprzedawany jest po złoty 20 zł, no to cena się niczym nie różni z tamtego roku, tylko z tamtego roku wydajność była 70-80 ton z hektara, w tym roku jest 30 ton z hektara. No, ja będę wszystko freszował. Witam. Kupiłem w Skórowie, to są właśnie te humusy, dokładnie to jest Humi Gold. Skusiło mnie to, że pobierałem próbki glebowe, jak tam Państwu pokazywałem, no i przy 30 cm w głąb, no mam podeszwę, to jest już tak zbita ta ziemia, no i będę próbował czym to troszeczkę rozluźnić i wyczytałem w internecie, że właśnie te kwasy humusowe i fullowe bardzo dobrze działają na rozluźnienie gleby. To są wpuszczenie trochę tych bakterii. To jak widać są bańki 20-litrowe i to jest dawka hektarowa. Te 20 litrów musimy dać na hektar. Tu widzicie skład. Azot co najmniej 0,2%, potas, kwasy huminowe 65%,
i kwasy fulowe co najmniej 15%, substancja organiczna 50% suchej masy. No i będę to wykonywał. Co trzeba pamiętać? Nie robić tego na suchą glebę. To jest podstawa. No teraz akurat mam po tej uprawie mechanicznej przewrócone, czyli uwilgocenie jest bardzo duże. Zrobimy to lada dzień, myślę jutro. Do końca tego tygodnia chcę zrobić w takiej dawce 20 litrów. No i troszeczkę większa ilość wody. To jest 500-600 litrów na hektar, ale to jest dawka hektarowa, a ja będę robił pod same drzewa, czyli myślę, że 300 litrów jak wyleję, to będzie takie fajne zielone bańki. Etykieta z przodu, Humi Gold, Humi Brown Gold. No i zobaczymy, jakie będą efekty. No ale od razu Państwu mówię, że po opryskaniu tego efektów nie będę miał w tym samym roku. Trzeba poczekać rok, dwa. No i corocznie uzupełniać. Zobaczymy. Jak będę pryskał, to może wrzucę, jak to... Już tam można odkręcić, zobaczyć. Jeszcze nawet nie odkręcałem tego. Czy ma w ogóle zapach. Uff, jak szambo. O Jezu, ale wali. No ale może działa, no zobaczymy. Zobaczymy, no i będę Państwa informował, jakie są skutki. Ale to mówię, na pewno nie w tym sezonie, na wiosnę może dopiero coś tam będę widział, jakieś efekty. No i jeżeli się sprawdzi corocznie dopryskiwać tymi bakteriami, żeby cały czas utrzymywać. No bo niestety to życie poniżej 30 cm widzę, że u mnie to jest zerowe, tam nie ma nic, ani korzenie nie mogą się przebić, ani dżdżownica, także coś pomóc troszeczkę.